Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy znowu na Palionowie, jest ze mną Davik. Siemaneczku. No i jest Neon też tam za portalem. Hej, hej. Ponieważ w ostatnim odcinku u Neona, jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to u niego on wszedł w ten portal i jest po drugiej stronie. Jeszcze nie wraca tam, teraz poznaje tam ten świat, my mu rzucaliśmy itemy i tak dalej. Ten świat jest straszny. Mówi, że jest straszny, my w sumie nie wiemy jak on wygląda i zobaczymy dopiero u niego na odcinku, więc koniecznie wbijcie tam na odcinek, żeby zobaczyć jak ten świat wygląda, my totalnie nie wiemy jak wygląda. No i tutaj wraz z Dave'em dzisiaj sobie będziemy pewnie jakieś itemy rzucać znowu Neonowi, żeby mógł tam przeżyć. Ale wiesz, bo żeby przeżyć to naprawdę są potrzebne pełno rzeczy mi jest potrzebne. Bo z tego co Neon mówił, to on totalnie nic tam nie ma, nic. Tam nie ma nic, człowieku, to jest tylko bedrock, pusto, nic, totalnie, ja tutaj musiałem sam ekosystem cały stworzyć od zera. No i dawaliśmy mu krowę, ale to wszystko u Neona. Dobra, powiedz, czego ty tam jeszcze potrzebujesz? Wiesz co? Tak naprawdę przydałby mi się, z tego co słyszałem, glowstone. Ponieważ glowstone, nie wiem, okay, czy to działa, czy nie, okay, ale tak słyszałem, że... Ej, chłopaki! Co? Co się stało, co jest? Pojawiła mi się skrzynka w ogóle przy domku. A co to jest za skrzynka? Czekajcie, ja ją otwieram, boję się trochę, z numerem 1. Skrzynka jeden, z numerem 1. Tak. Otwieram. Dobra, otwieram skrzynkę. Tu jest ten, dobra, zapisana notatka jakaś, ja ją odczytam teraz. Ale to jest jakiś bełkot, to w ogóle nie ma sensu. Tu pisze tak. Słońce i księżyc cieszą me oko, pierwsze zadanie jest zbyt wysoko. Nie wiem o co chodzi. Co? To jest dziwne, jakieś zagadka. Czyli, jaka, czyli tak jakby dało nam zagadkę, ale to do ciebie tam ten, czy nas tutaj? Właśnie nie, to nie, na pewno nie, nie mnie, wiem. Bo ja tutaj nie mam w ogóle, wiesz, mam jeden poziom. To wszystko jest na jednym poziomie. Masz wszystko płasko. Wszystko płasko, dosłownie. Czyli to musi dotyczyć nas, to o co może chodzić? Tak. Może, nie wiem, może macie. Może o ten wieżowiec, co tam jest wybudowany. Właśnie, zobaczmy. Dobra, polecimy, stary, my lecimy na ten wysoki wieżowiec, co tutaj jest. O kurczę. A ten, Dave ma elytrę. Dave tam szybko, Dave, leć tam szybko, zobacz. No zobacz, czy tam jest. Jest tam coś? No, poczekaj, na samej górze. Ty, ja polecę już na ten. Na zjeżdżalni, bo może na zjeżdżalni coś jest. Na samej górze nic tam nie ma? Ale żeby ten... Pusto. Żeby się tylko nic nie stało, chłopaki, mnie to trochę przeraża, że u mnie się taka skrzynka nagle pojawiła. Dobra, ale ważne, że jest coś takiego tam. Zobaczymy, może jak otworzymy, jak pójdziemy w tamto miejsce i coś tam będzie, to może pojawi się u ciebie druga skrzynka. Nie, no, zobaczymy. Z równowagi naprawdę, bo gościu sobie nami manipuluje jak chce, ja tutaj. Dobra, ja wylatuję tutaj na górę. Dobra, wyleciałem tu na górę. Ty, jest skrzynka! O nie, ale macie, patrz, ale na wieżowcu? Nie, na wieżowcu, jesteśmy na zjeżdżalni, stary. Na zjeżdżalni. Ej, dobra, otwieram ją. Jest książka, u ciebie też była książka? Z piórem tak, taka? Też była. Dobra, tak, ej, otwieram. To jest to. Przemierzam różne serwery od roku. Wskazówkę znajdziesz w tęczowym domku. Nie! W tęczowym domku, myślisz, że to jest chodzi o twój ten, dobra, i normalnie zjeżdżam tutaj po nie, tym już. Nie, trzymaj, ja mam łódeczkę, Masz? Trzymaj. Dobra, no to uwaga, będzie pierwszy zjazd. Powiedzcie mi, w jakim stanie jest mój domek, ja chcę do niego wrócić. Możemy w sumie razem wsiąść do niej też, stary. Dobra. O nie, poleciała mi, dobra. Chłopaki, powiedz mi, musisz tu doskoczyć do mnie, doskocz. Powiemy. O nie. Poczekaj, bo nie mogę tego postawić tutaj. Dobra, dam tak. Dobra, ja już lecę na... O nie! Wypadnę z toru. Dobra, uwaga, lecę prosto. Jaka zjeżdżalnia, ja nie mogę, ale to jest super, totalnie najlepsza. O, tu zrobiłeś jeszcze taki jakby... taką kolejkę jakby na dole, jakby takie to miało wejście, być. Takie wejście, fajne, dobra. Rozbudowywam. Wysiadamy. Lecimy do tęczowego domku, bo... O nie, wpadłem tu w tą kolejkę. Dobra, lecimy do tęczowego domku, to jest domek Neona, zobaczymy co tam będzie. Chyba pewnie tam będzie kolejna skrzynka. Ciekawe, gdzie nas doprowadzi. Czyli już na pewno wiemy, że te skrzynki nie prowadzą, jakby nie pojawiają się u ciebie. To była już jedna skrzynka, teraz jest tam. Może tam u ciebie w domku coś będzie. Je, no to będzie straszne. To jest, nie, tylko to jest dramat, to już jest koniec. To jest już naprawdę, no nie wiem co mam zrobić tam naprawdę. Dobra, może tą książkę to ty Dave przeczytaj, co? Dobra, okej. Jeżeli tam będzie książka, no bo musimy chyba ją poszukać. No, tak nie wiadomo, stwierdzam. Czy też o to chodzi. Nie? Dobra, wejdźmy dobra, tutaj. Jesteśmy tu? Jest! Z numerem 3 skrzynka, no. Poczekaj, książka z piórem, okej. Przeczytaj. Spadło z kosmosu i hukło w ziemię. Ostatnia zagadka ma długie korzenie. O nie! Boże, co to może znaczyć? Z kosmosu to spadłem ja! Nie, to oznacza, że jesteś głęboko. No to tak jakby było głęboko i chodzi chyba o mój statek, bo ja spadłem z kosmosu. Czyli to tak jakby... Czyli może chodzi o moją kopalnię. Jeden tam szybko się tak dostaje, że ja muszę tak tuptać. Niestety, ale dobra, musisz sobie będę załatwić tam też takie śmigacze. Musisz tą autostradę skończyć, stary. Ale czemu my właśnie nie pojechaliśmy tą autostradą, co jest tutaj? Chodź tam. Ale ona jest tak długo zrobiona? W sensie, żeby... No, do ciebie już jest chyba. Ta? Nie, ona tu się kończy, stary, przy zjeżdżalni.
Chyba, ale że... ja nie mówię o tej tam. A, mówisz o metrze. Dobra, nie, no już jestem na tyle blisko, że... Ja nawet nie wiem, jak tam miałbym wyjść, stary, bo nie wiem, gdzie to wychodzi. No, zrobiłem wyjście. Tak? Już, ale... A, okej. Okay. Tak, tutaj to jeszcze muszę obudować, patrz. Dobra, no to wszystko po czasie, będzie wszystko ogarnięte. Dobra, już jestem blisko. A, to właśnie się zastanawiałem, tak, co to jest. To jest to wyjście, okej, no to tak fajnie. Tak. Fajnie. Tylko da się wjechać tym na dół, czy nie? Nie, tym nie, musisz... No, to ja jeszcze czyli... dopracuję, okej. Okay. Mogę jeździć tylko w jedną stronę, rozumiem. Dobra, i chodź tutaj. Tu jest mój konik w ogóle. Zobaczymy, co... Dobra, zjeżdżam tam na dół. O nie, ale się boję, ciekawe, co tam będzie do zrobienia. Dobra, uwaga. To jest bardzo ciekawe, co na przykład. Czekam tu na ciebie. Klikam guzik i tu już tam wchodź. Let's go. Dobra. Otwieramy tutaj. Gdzie by to było? No właśnie, tylko gdzie to tu? Nie wiem, czy to będzie na samym dole, czy jak? Ty, tutaj wtedy było to zadanie pierwsze od Herobrine'a. Może pójdźmy za tymi tabliczkami? No, może to znowu w tym samym miejscu. No właśnie, może by się... Jest tu druga minka, trzecia ta minka. To było tu i jest tam. Ej! Tam wtedy były tabliczki nad drzwiami wtedy, pamiętasz? Coś tak jakby się zmieniło. Nie, twój domek się nie zniszczył, jest wszystko okej. Dobra, wchodzimy tu. To dobrze. O nie! Spalcie wszystkie znalezione diamenty, jeśli tego nie... Nie zrobicie, wasz policjant Neonek nigdy nie wróci. Co? Ej, co? Dostaliśmy zadanie od Herobrine'a, żeby spalić wszystkie diamenty, jeżeli tego nie zrobimy, policjant Neonek nigdy nie wróci. Nie! Wszystkie diamenty! Ej, dobrze, że wziąłem ze sobą chociaż 11. No nie! Ale czyli my musimy spalić wszystkie diamenty, które aktualnie mamy teraz tutaj, czyli będziemy musieli wszystko od nowa kopać. Totalnie wszystko mamy wywalić. Ale, czyli ja też muszę a ja tu nie mam... Nie, ty nie! My, bo my jesteśmy tutaj chyba. Aha, chyba o ciebie nie chodzi. Musimy się uratować. A co jeśli wszyscy mamy spalić diamenty i ja też, a ja mam To musisz nam w takim razie przerzucić przez portal, stary, no, i je też wywalimy. Dobra. Tak zrobię. Więc lecę do portalu. Dobra. I wyrzucisz nam tam diamenty wtedy. Kurczę, dobra. Ja nie mogę, boję się tego portalu. On się zawsze uaktywnia, jak się tam do niego przychodzi. Wyrzuciłem już tam. Dobra. Czy znowu się uaktywni, tylko poczekam, czy ty wiesz. Wyrzuciłeś już? Nie umiem wychodzić z tej twojej bazy. A się nagle okazuje, że Szypson oszukał i wyrzuciłem diamenty, a sobie bierze do kapsy. Nie. Dziękuję. W takim jednym miejscu w twojej bazie nie umiem wyjść. Bo tam trzeba podskoczyć, stary. Jak coś, to ja w skrzynce miałem ponad stack diaksów jeszcze. Dobra, no będziemy musieli wszystkie skrzynki. Ło, uaktywnił się. Zaczął strzelać. Za każdym razem, jak się zbliżamy. Dobra, stary, jestem koło, możesz wyrzucać diamenty. Ja już wyrzuciłem. Tam. Nie ma ich tu! Jak to nie ma? Może już je zniszczył? No nie no, u mnie też nie ma, je wyrzuciłem. Co ty gadasz, znikły? Czyli Herobrine pozwolił na to, abyśmy przerzucali itemy, które mogą ci pomóc w przeżyciu, ale nie pozwolił na przerzucanie diamentów. Co? Zablokował to totalnie, zabiera je. I teraz każe nam je wszystkie jeszcze spalić. Na pewno chodzi o nasze diamenty w takim razie. No ale jego diamenty on miał, wrzucił do portalu i znikły totalnie. Czyli to no oznacza, może, że on... Nie musimy spalić, a nie on może... No ale normalnie wszystko przechodziły, wszystkie inne rzeczy, tylko diamenty nie przeszły. A to ja muszę wrócić z powrotem do tego. To ty pójdź, ja wracam z powrotem do mojego statku. Mogłem je od razu wziąć, jak tam byłem, w sumie głupio zrobiłem. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o diamentowe narzędzia, to nie musimy ich wywalać. Nie, to chyba nie, no diamenty, no to... Powiedział diamenty, no to nie, to diamenty. Już są przetworzone. Diamenty to diamenty, bez jaj. No dobrze. No to pójdź później do Paliona, tam, do jego domku i też zabierz. No nie ma go na serwerze, ale powiedział, że wszystkie, to wszystkie. Chcemy ale oczywiście, żeby on wrócił kiedyś. No złodzieja, no znowu mnie... Nie, tu jesteś jakby chroniony. Chronisz policjanta, stary. W tym jestem momencie akurat chroniony to... Herobrine'em. To naprawdę osoba, która mogłaby cię posądzić o bycie złodziejem, to ja. A jako, że to jest konieczne, żebym się z tego beznadziejnego miejsca wydostał, to... Ja mam na szczęście tylko 9 diamentów, w sensie niewiele stracę. Bo ja wszystkie użyłem na zbroję. W sumie tak, no jeszcze burmistrz ma prawo. Ale w takim razie, wszystko co mam niezenchantowane, czyli łopaty i tutaj miesz taki niezenchantowany, to też go wywalę. Czemu? Okay. No bo to jest jakby też taki diament nieulepszony. Czyli taki czysty diament. Te ulepszone rzeczy zostawię, ale te takie normalne też wyrzucę. Mamy dobra, je spalić. Zaczynam palić diaksy, choćby masz tam gdzieś jakąś zapalniczkę, żeby to zacząć palić? No możemy wrzucić do tej lawy koło portalu. O, okej. To pewnie ten portal to oszaleje jak ten. To może daj mi to wszystko, ja to wrzucę, dobra? A!
Ja myślę, że we dwóch zaczniemy wrzucać w tym samym momencie i będzie super efekt. No dobra, dobra. Może wtedy się coś stanie. Okej, okay. Ja czekam przy portalu. O, ty już jesteś tu! Dobra, tak, gdzie jest ta lewa? Tutaj, tutaj. Dobra. Staję tu. Dobra, uwaga, 3, 4. Wyrzuciłem to i wyrzucam diamenty. Poszło wszystko. Spaliliśmy wszystko. I co teraz? Ło! Uaktywnił się! Bardzo! Piorun za piorunem, stary! Boże, co się dzieje? W ogóle nie wiem. Jeszcze przyleciały te stwory jeszcze! Nie, w tym samym momencie, kiedy pioruny uderzyły. Masakra, nie, co tu się dzieje? Ale chyba cię uratowaliśmy, stary. Będziesz mógł chyba jeszcze kiedyś wrócić tutaj. Bo spaliliśmy wszystkie diamenty. Mam nadzieję, jak nas atakują teraz tutaj. Masakra. Boże, mam nadzieję, że już ciebie się nic nie stanie. Naprawdę, bardzo na to liczę. Dobra, czyli udało nam się wykonać zadania Herobrine'a. Tak, ktoś cię musi wykonaliśmy. Łapać do więzienia jeszcze, nie? Kurczę, no. Dobra, w takim razie... Dobrze, nie, to... Nie, żartowałem. To chyba będzie wszystko w tym odcinku. Udało nam się... O, udało nam się jeszcze go zabić tutaj na odcinku. Udało nam się rozwiązać zadania Herobrine'a. Jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jakie macie pomysły na to, co byśmy tutaj mogli jeszcze zrobić. Jakby, jak przekupić Herobrine'a może, żeby oddał nam Neona czy coś, bo jest tam po drugiej stronie i w sumie nie wiemy, czy on może tak wrócić tak o... Ale to, z tego, to co by było widzimy, ciężkie. Pojawiają zagadki, więc może wiadomo, czemu... Pojawiają się zagadki, może o to chodzi. Więc może o to chodzi, do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam na kanały chłopaków, na których możecie zobaczyć więcej rzeczy, które nam Herobrine kazał zrobić. I no i po prostu do zobaczenia w następnym odcinku. Tu coś wybuchło znowu, stary, słyszałeś? Tak, słyszałem. Ja nie ma... O, i pioruny znowu się uaktywniły. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Pa, pa.